Witam Państwa, drugi dzień trzeciego memoriału Bohdana Martosiewicza w Warszawie. Pierwsze spotkanie już za moment rozpoczynamy. VBW Arka Gdynia w strojach białych jako gospodarz i BC Polkowice w strojach czarno-pomarańczowych dzisiaj jako duża gości. Arka Gdynia wczoraj niespodziewanie przegrała z gospodyniami SKK Polonią Warszawa 68-65 po bardzo wyrównanym spotkaniu. Natomiast Polkowice rozgromiły Enea AZS Poznań 80-30. Mamy już na parkiecie pierwsze piątki w strojach czarnych z numerem 13, Weronika Gajda, numer 14, Bożena Puter, 23, to jest Stefani Mawunga, numer 25, Artemis Panu i z numerem drugim Fejonda Fitzgerald, a w drużynie z Gdyni z numerem 4 Anna Maria Begicz, numer 22, Morgan Bercz z 7, Magdalena Szymkiewicz z numerem 1, Alice Piłnek i z numerem 8 mamy Klarę Lundqvist. Arka przy piłce. Dobre wejście Alice Piłnek, ale świetnie zablokowana przez Mawungę. I teraz szybkie wyprowadzenie piłki przez Fitzgerald. Rzuca z pół dystansu celnie. Pierwsze punkty dla Polkowic. I teraz Arka Gdynia będzie próbować ustawić atak. W obu drużynach zgodnie z wprowadzonym w tym sezonie przepisem cały czas na parkiecie przebywać musi zawodniczka polska, młodsza niż 23 lata. W drużynie z Polkowic jest to w tym momencie Bożena Puter z numerem 14, a w Arce Gdynia z 7 Magdalena Szymkiewicz. No jest to znane nazwisko kibicom koszykarskim, to jest jedna z najlepszych młodzieżowych reprezentantek Polski ostatnich lat, teraz faulowana i 14 sekund do dokończenia akcji. VBW Arka Gdynia. Szymkiewicz, Lundqvist, Bercz. Szymkiewicz, 5 sekund do zakończenia, dobre dogranie pod kosz i skutecznie wykończona akcja przez Annę Marię Bekic. Ten mecz jest swoistym rewanżem za tegoroczne finały Basket Ligi Kobiet w serii finałowej. Lepsza Arka Gdynia, także drużyna mistrzów Polski. I jest to także taki mały przedsmak przed pierwszym oficjalnym meczem tego sezonu. Już 29 września w Poznaniu Super Puchar Polski. Te same drużyny spotkają się w Super Pucharze. Arka Gdynia i BC Polkowice. Lundqvist. Podanie do Piłnek. No, taka zmiana tempa, ale niecelny rzut. Zbiera z Panu i Gajda wyprowadza piłkę też. Nasza reprezentacyjna rozgrywająca. Puter. Fitzgerald. Za 3 punkty i skutecznie Weronika Gajda. Kapitan drużyny. I 5-2 prowadzą Polkowice. Polkowice już bez CCC w nazwie, ale nadal bardzo mocny skład. I drużyna z wielkimi ambicjami. Fitzgerald w kontrataku i skutecznie. Alice Piłnek przyprowadza piłkę. Lundqvist. Szymkiewicz, 6 sekund do końca. Podanie do narożnika, rzut za 3. Ale nieskutecznie zbiera Stefani Mawunga i Gajda wyprowadza szybki atak. Podwojona, ale znajduje Mawungę. I tu odgwizdane przewinienie w ataku. Opuszczone ramię. Kontakt z obrońcą. No i po kilku minutach
asystach. Na razie Polkowice prowadzą 7-2. Marka Gdynia próbuje teraz rozegrać akcję. Klara Lundqvist, dwójkowo z Bercz, Szymkiewicz. Dobrze rozrzucona piłka i rzut za 3 punkty. Morgan Bercz, poprzedni sezon także w Polsce, ale w drużynie z Lublina. Bardzo dobre statystyki, ponad 18 punktów, 5 zbiórek na mecz. No, będzie na pewno mocną zawodniczką w rotacji trenera Gundarsa Wetry. I kolejna strata, Fitzgerald do spanu, ale nie do, niedociągnięty ten rzut. Kolejna strata, Fitzgerald utrzymała piłkę na boisku i skutecznie z pół dystansu. Przerwa na żądanie. 9-5 prowadzą Polkowice. Wracamy już po przerwie na parkiet hali na warszawskim Wilanowie, Centrum Sportu Wilanów. Trzeci memoriał Bohdana Bartosiewicza. Arka Gdynia w białych strojach, Polkowice w strojach czarno-pomarańczowych. Bardzo dobry początek drużyny z Polkowic. Fejonda Fitzgerald bardzo aktywna, dużo punktuje. A teraz Arka, 5 sekund do końca. I błąd 3 sekund odgwizdany. Dobrze zatrzymana tutaj po raz kolejny akcja Arki Gdynia. I Polkowiczanki przechodzą do ataku. Weronika Gajda. Bożena Puter. Panu w zeszłym sezonie występowała w barwach Arki Gdynia. Teraz powrót do Polkowic. I wczoraj świetny występ w pierwszym spotkaniu memoriału. A teraz świetnie znaleziona pod koszem Anna Maria Begicz po podaniu Alice Kiunek. No i zbliża się Gdynia na 2 punkty. 7-9 na dwupunktowym prowadzeniu BC Polkowice. Panu świetna dwójkowa akcja z Gajdą. A teraz Gdynia próbuje troszkę szybciej wyprowadzić akcję. Lundqvist. Próba cały czas grania pick and rollów. Teraz piłka odnalazła tam pod koszem Morgan Bercz. Ale niecelny rzut. Lundqvist. Nie zbiera Anna Maria Begicz. I przy piłce po raz kolejny Polkowice. Zmiana w drużynie Polkowic. Bożenę Puter zmienia Alicja Grabska, numer 21.
Fitzgerald. Do Wrabskiej. Kryta przez dużo wyższą Kunek. O, i tutaj upadek dwóch zawodniczek. Anna Maria Begicz faulowała Stefani Mavungę. Zdziwiana troszkę. Twierdzi, że no, upadek spowodowany był przez Mavungę. Ale sędzia główny dzisiejszego spotkania, Michał Sosin, tutaj porozmawiał, ale nie ma zamiaru zmienić swojej decyzji. Mała kosmetyka parkietu i przy piłce będą Polkowice. 14 sekund do zakończenia akcji. Alicja Wrabska wprowadza piłkę do gry. No, niedopłatne podanie. Morgan Bercz tutaj bliska przechwytu. I z boku ponownie Alicja Wrabska. Piłka do Mavungi. Gajda, 8 sekund. Panuj, teraz akcja dwójkowa. Gajda, Mavunga. Dobre podanie, ale dobrze też udzielona pomoc. A i bardzo blisko przechwytu Fionda Fitzgerald, ale nadepnęła na linię boczną boiska. Jarka Gdynia, 14 sekund na swoją akcję. 3 minuty i 50 sekund. Do zakończenia pierwszej kwarty kolejna zmiana w drużynie w strojach czarnych. Na parkiecie pojawia się z numerem 32 Sasza Kaziu. Lundqvist, a dobry rzut, ale niecelny, zbiórka i szansa na ponowienie. Rzut z dystansu, niecelnie. No i teraz Magda Szynkiewicz troszkę uspokoi. Dobrze znaleziona Begicz na dystansie, ale niecelny ten rzut. Ale jeszcze najniższa Lundqvist znalazła się tam z kłopu. Ponowienie, 2 punkty i 9 do 11. Spanu nie zdecydowała się na rzut z dystansu. Teraz pick and roll. Gajda szuka Mavungi, ale znowuż dobrze udzielona pomoc ze słabej strony. Alice Kunek. Bardzo dobrze znaleziona pod koszem Begicz. Jeszcze dwa ekstra podania i Morgan Becz za 3 punkty. Jarka Gdynia po raz pierwszy na prowadzeniu dzisiaj. I od razu przerwa na żądanie. Już sędziowie proszą zawodniczki z powrotem na parkiet. 12 do 11. Pierwsze prowadzenie Arki Gdynia w tym spotkaniu. 2 minuty i 50 sekund do zakończenia pierwszej kwarty pierwszego meczu drugiego dnia Memoriału Bohdana Bartosiewicza w Warszawie. Po raz pierwszy na parkiecie pojawiła się teraz reprezentantka Polski Marisa Kastanek. Także reprezentantka Polski Kamila Borkowska z numerem 5 i Romain Bernies, numer 47, rozgrywająca w drużynie z Gdyni. Spanu teraz naprzeciwko Borkowskiej. Borkowska dużo wyższa, ale faul
Faulowała z numerem pierwszym Alice Kunek, tutaj pomagająca Kamili Borkowskiej. Dwa rzuty dla Artemis Spanów. Spanówę we wczorajszym meczu 3-4 z rzutów trzypunktowych, łącznie 12 punktów. Do tego 7 zbiórek. Bardzo udane zawody przeciwko drużynie z Poznania. Teraz celny rzut wolny. O, przerzucenie. Takie długie, żeby pokonać pressing drużyny z Polkowic. Teraz Kastanek. Morgan Bersz, ale strata. Gajda tu sprytnie włożyła rękę. Przechwyt. Spanu znaleziono na dystansie, ale świetnie mija. Trafia. Przewinienie obrońcy. Punkty zaliczone. Szansa na akcję Endwan. Przewinienie z numerem pierwszym. Alice Kunek po raz kolejny faulowała. I teraz zmiana. Kamila Podgórna zmienia Alice Kunek w drużynie z Gdyni. I podwójna zmiana. Podwójna zmiana w drużynie z Polkowic. Trener tutaj Kowalewski musiał sobie przypomnieć o przepisie o zawodniczce U23. Chciał wpuścić Klaudię Gierszyn, natomiast za Alicję Grabską weszła Bożena Puter i dopiero teraz Gierszyn za Artemis Spanów. Bernies, kryta przez Klaudię Gierszyn. Teraz zasłona Borkowskiej. Świetnie znaleziona w narożniku, ale niecelny rzut Kamili Podgórnej. I Fitzgerald znowu szybko napędza. I przewinienie. A tutaj taka niefrasobliwa troszkę akcja Fitzgerald, ale uratowana tym faulem. Niepotrzebnie faulowała Bernies, ponieważ tutaj nie było dobrej sytuacji do rzutu dla Fitzgerald. No teraz na linii rzutów wolnych rozgrywająca z Polkowic. No wczoraj także dwucyfrowy wynik punktowy, 10 punktów zdobytych. Kolejna zmiana w drużynie z Gdyni. Z numerem czwartym wraca na parkiet Anna Maria Begić. Zmienia Morgan Bercza. Trener Wajtra tu przy linii pokazywał, jak należy bronić. Troszkę za dużo tych fauli drużyny z Gdyni. Kastanek. Bernies. Dobrze znaleziona pod koszem Begić, ale nie poradziła sobie w tłoku. Zbiera Gierszyn. Szybkie przerzucenie. I Kadziu niecelnie zbiera Fitzgerald. Znajduje Gierszyn. Ta skutecznie spod kosza. I 20-12 dla Polkowic. Znowuż w tłoku tutaj. Ale zostawiona, ale także nie trafiła Begić. Zebrała Borkowska, odegranie na obwód, niecelny rzut. No i 40 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Polkowice no, grają spokojniej i mają jak na razie pod kontrolą to spotkanie. Gierszyn do Mavungi. Mavunga puszczona do linii, ale zablokowana przez Kamilę Borkowską. No, Kamila Borkowska szczególnie w blokach potrafi bardzo dobrze wykorzystać ten swój wzrost i zasięg ramion. To jest już zawodniczka ponad dwumetrowa. Sędzia odwizdał przewinienie, faulowała Klaudia Gierszyn, ale jest to dopiero drugi faul drużyny
Także na 11,8 sekundy przed końcem pierwszej kwarty piłka z linii końcowej dla Arki Gdynia, a po raz pierwszy na parkiecie kolejna reprezentantka Polski, Weronika Talęga z numerem 33 na czarnej koszulce. 6 sekund. Borkowska, Podgórna, 4, 3, Bernie. Nie dorzuca na zakończenie kwarty. I po pierwszej kwarcie 20-12 prowadzi BC Polkowice. Już za moment zaczynamy drugą kwartę spotkania VBW Arka Gdynia kontra BC Polkowice. No, Arka Gdynia jeszcze w strojach przedsezonowych. Białe koszulki, niebieskie spodenki, Polkowice także jeszcze w takich strojach na okres przygotowawczy. Czarno-pomarańczowe, no to już są typowe barwy Polkowic. I zaczyna drużyna z Polkowic. Wygląda Fitzgerald. Wczoraj Polkowice bardzo wysokie zwycięstwo z drużyną z Poznania. Poznanianki tylko w pierwszej kwarcie grały na wyrównanym poziomie z Polkowicami. Ostatecznie 50-punktowe zwycięstwo Polkowic zagrały wszystkie zawodniczki. No, a Arka Gdynia wczoraj niespodziewanie po bardzo zaciętym meczu, wyrównanej końcówce, przegrała 3 punktami z Beniaminkiem Ekstraklasy SKK Polonią Warszawa. Oczywiście należy brać pod uwagę, że tutaj drużyny nie są jeszcze w kompletnych składach. W drużynie z Gdyni brakuje jeszcze Megan Gustafsson, w drużynie z Polkowic na finale Nations League 3x3 jest teraz Aleksandra Ziemborska, a tutaj celny rzut za 3 punkty, no i już 5-punktowe tylko prowadzenie z Polkowic. Także na imprezie 3x3 z drużyny Polonii Warszawa, Klaudia Sosnowska i Anna Pawłowska na finale FIBA Women's Series, a teraz dobra akcja Polkowiczanek, ale nieskuteczny rzut. No jednak udaje im się zebrać tą piłkę i 6 sekund do końca akcji. Bożena Puter, a rzuca, ale piłka nie wpada do kosza, przelatuje nad tablicą. Ale jako, że nie dotknęła konstrukcji kosza, sędziowie nie przerwali gry, dopiero piłka wyrzucona w aut. No i ponownie Arka Gdynia
Bernies przeprowadza piłkę z numerem 47. Błąd 3 sekund. Od początku akcji Anna Maria Begicz zaparkowana w strefie podkoszowej. W momencie, gdy doszło do niej podanie, sędzia odpisuje błąd 3 sekund. Fitzgerald. Puter. Teraz Puter z narożnika, ale nieskutecznie zbiera Podgórna. No, blisko straty, ale udało jej się przeprowadzić piłkę. Teraz znalazła tam w drugim narożniku Marisę Kastanek. Ta skutecznie za 3 punkty. No, może nie było to podanie w pierwsze tempo, ale ostatecznie nadal na wolnej pozycji odnaleziona Kastanek. Skuteczny rzut. Teraz Telenga zbiera w ataku. Faulowana przez Kamilę Borkowską. No, tutaj już się wkradają emocje w to spotkanie. To są drużyny, które w ostatnim sezonie walczyły w finale. Ostatecznie 3-2 wygrała drużyna Arki Gdynia, ale no były to niespodziewanie zacięte mecze finałowe. A na parkiecie w drużynie Spolkowic z numerem 31 Sylwia Bujnia, wychowanka tutaj mazowieckiego Huraganu Wołomin. Telenga. 3 sekundy. Błąd 3 sekund. Dostała piłkę dobrze przykryta przez Annę Marię Begicz. Nie mogła znaleźć sobie pozycji. Próbowała grać na kośle, ale wszystko to w strefie podkoszowej. Stąd błąd 3 sekund. I teraz Sylwia Bujniak przeciwko Romain Bernies. Begicz. Rajda do Bujniak. Dorzucona piłka po wodzie, ale nieskuteczny rzut. Fal pod koszem. Z numerem 7 przewiniła Magdalena Szymkiewicz. No, zdecydowanie niższa od Weroniki Telengi. Trzeci faul już drużynowy. Nadal 2 punkty prowadzenia drużyny z Polkowic. Ale troszkę przestój w ataku teraz Polkowiczanek. Puter. Bujniak za 3. No, wykręca się ta piłka. Zbiera Begicz. I Bernier skryta przez Giercien. Dobrze naciskana. Kastanek i faul w ataku na zasłonie. Tutaj za bardzo wystawiła biodro Anna Maria Begicz. Drugi faul zawodniczki. Zmiana w drużynie Polkowic. Wraca z numerem 23 Stefani Mawunga. I zmiana też w drużynie z Gdyni. Zabegicz, Alistynek. Gajda, Dowiercien. No i teraz Mawunga. No nie zrozumiały się tutaj. Puter uciekała z tego kąta 45 pod kosz. Mawunga jeszcze podała na obwód. Niestety tam już koleżanki nie było. 6 minut do zakończenia pierwszej połowy. Teraz Kiunek za 3. Faul pod koszem Stefani Mawunga. Jeszcze sędziowie się naradzają. Tak, jednak przewinienie podkoszowej z Polkowic.
zmiana w drużynie w czarnych strojach. Artemis Spanu i Alicja Grabska wracają na parkiet. Kastanek. Wercz. Alice Kunek tutaj dobrze się zatrzymała, ale tylko 2 sekundy do końca akcji. I po raz kolejny w tym meczu odgwizdany błąd 3 sekund. No to 3 razy w jednym spotkaniu to sytuacja jeszcze niespotykana. Jest to jeden z tych błędów, które często są odpuszczane delikatnie przez sędziów, ale być może w tym sezonie jakieś nowe wytyczne, by na to zwrócić bardziej uwagę. 10 sekund teraz do zakończenia tej akcji dla Polkowiczanek. Na rozegranie w Gdyni wraca z numerem 8 Klara Lundqvist. Buniak. Toma Bungi. Teraz Grabska skorzystała z zasłony. Do Buniak. Ta szybki rzut. Piłka wysoko się odbiła, ale nie wpada do kosza. Teraz szybciej po raz kolejny Gdynianki. Becz na dystansie. W tempo taki rzut, ale nieskutecznie zbiera Spanu. A świetnie, teraz po trójkącie Gajda do Spanu, a ta odnalazła Mafungę, która ścinała pod kosz. No i tam zupełnie bez obrony skuteczna akcja pod koszem. Bardzo dobre drużynowe zagranie Polkowiczane. Lundqvist. No ale bardzo dużo w poprzek grają Gdynianki. Tym razem przewinienie. Zmiana w drużynie z Polkowic. Z dwójeczką na parkiet powróciła Fernanda Fitzgerald. No i tak jak w zeszłym roku trener Kowalewski lubił grać dwoma rozgrywającymi na parkiecie, tak tutaj podczas tego memoriału widzimy, że być może też pod wpływem przepisu o zawodnictwie poniżej 23 roku życia bardzo często na parkiecie 3 rozgrywającymi. Trener Kowalewski, czy to Fitzgerald z Grabską i Bujniak, czy też w jakiejś kombinacji z Weroniką Gajdą, ale no, trener Karol Kowalewski bardzo rzadko gra tylko z jedną rozgrywającą na parkiecie. Najczęściej są to 2 zawodniczki, a momentami, tak jak teraz, 3 rozgrywające równocześnie. 3-punktowe prowadzenie Polkowic. Mawunga nie trafia. Lundqvist zbiera szybko. Wypuszczona Bercz. Nie zdążyła skontrolować tej piłki, ale bardzo sprytnie nabita, narzucona Mawunga wracająca. No i Arka Gdynia pozostaje w posiadaniu piłki. Sekund. Lundqvist szuka. Znalazła tam podgórną, ta nieskutecznie. Ale przy piłce pozostanie Gdynia. Przewiniła Artemis Spanu. Jeszcze miła rozmowa z sędzią Marcinem Dziękowskim. No wszystko w przyjacielskiej atmosferze. No i Gdynianki 14 sekund jeszcze. Za 3 punkty nieskuteczny ten rzut. Alice Kunek bardzo niecelnie. No i teraz Polkowiczanki, no pod naciskiem. Arka Gdyniata spróbowała troszkę zwolnić te poczynania Polkowiczanek pressingiem na całym parkiecie. Grabska do Mawungi.
No i bardzo fajna akcja tutaj, takie mocne wbicie, no, obejście przez lewe ramię i faulowana. Rzut zaliczony. No i jeden dodatkowy rzut wolny. Stefanie Mavunga, numer 23. No to zdecydowanie jedna z kandydatek na gwiazdę naszej Ekstraklasy Kobiet, Basket Ligi Kobiet. No i teraz po niecelnym rzucie strata. Alice Kiunek, gdzie tam przez Sylwię Bujniak. Lundqvist. Mija. Odegranie do Podgórnej. Nie wpadają jednak te trójki dzisiaj. Teraz Mavunga sama przez całe boisko. Jeszcze na koniec mały give and go. Swojono Fitzgerald, świetnie zakończona dwójkowo ta akcja. No i było przed chwilą 3 punkty prowadzenia, a teraz już znowu 7-punktowe prowadzenie dla Polkowic i przerwa na żądanie. Minuty i niespełna 20 sekund do zakończenia pierwszej połowy meczu VBW Arka Gdynia BC Polkowice. Jak do tej pory polkowiczanki występujące w roli gości podczas tego meczu w czarnych strojach prowadzą 26-19 z mistrzyniami Polski. No i Arka Gdynia z szansą na zmniejszenie tej przewagi. Alice Kiunek. Klara Lundqvist znaleziona pod koszem Becz. No i poradziła sobie z Mavungą, ale ten rzut niedociągnięty. No i nadal 7 punktów prowadzenia Polkowiczanek. Fitzgerald. Piłka krąży po wodzie. A świetne dogranie i zmiany tempa przez Mavungę dwa razy, ale nieskutecznie. A po drugiej stronie Szymkiewicz, jeszcze dogoniona przez Saszę Kadzio. Przewinienie. Nie ma punktów. Za to na linii rzutów wolnych stanie. Dwukrotnie Magdalena Szymkiewicz. Zmiana, wraca Anna Maria Begicz z numerem 4 i Marisa Kastanek, która tutaj, którą cały czas tutaj się zajmował fizjoterapeuta drużyny Arki Gdynia. Jakieś tutaj małe problemy zdrowotne. No i Szymkiewicz dwa razy skutecznie, zmniejszone prowadzenie Polkowiczanek. No i trener Gunda z Wetra pokazał, jak mają bronić. Ala Grabska do Fitzgerald. No tutaj znalezione miejsce, ale odrzucona jeszcze piłka na obwód. No trzeba przyznać, że bardzo dobrze szukają Stefani Mavungi pod koszem. Ona to staje tam dokładne podania w tej strefie podkoszowej. Teraz faulowana.
Marysa Kastanek faulowała, a na linii rzutów wolnych Stefani Mavunga. Oba rzuty celne, ten drugi troszkę potrzebował czasu, żeby się wtoczyć do obręcza, ale ostatecznie skuteczny rzut. No i teraz Persz tutaj, no mogła chyba samemu kończyć, próbowała dobrać jeszcze do Begic. Piłka przechwycona przez Polkowiczanki. I znowu szukana pod koszem Mavunga. Do odrzucenie. Fitzgerald za 3 punkty i skutecznie. No i już do 10 punktów rosło prowadzenie Polkowiczanek. Minuta 45 przed końcem pierwszej połowy. Lundqvist do Begic. Jeszcze raz Lundqvist dwójkowo z Becz, ale nie dobrała pod kosz. Znowuż piłka krąży po obwodzie. Ale nie tworzą sobie łatwych sytuacji rzutowych Gdynianki. Teraz Szymkiewicz, dobre wejście, ale nieskutecznie ponowienie. No i 10 sekund do zakończenia akcji. Kastanek. Niecelnie. Lekka przepychanka Begic z Mavungą, ale piłka wypada na aut. I Fitzgerald na minutę 8 przed końcem pierwszej połowy. Kadzio, kryta przez Kastanek. No dobrze naciska Kastanek. Teraz tutaj wysokie wyjście w obronie po pick and rollu, ale znaleziona w nadziku Ala Grabska nieskutecznie. Ale nie zebrały tej piłki. Natomiast szybki rzut. Nieskuteczny. Polkowiczanek. No i teraz trener Kowalewski kazał uspokoić. Ale już tylko 5 sekund, Fitzgerald, wejście pod kosz, przewinienie i punkty zdobyte, Fejona Fitzgerald z numerem drugim, dynamiczne wejście pod kosz, 2 punkty. Faul z numerem 8, Klara Lundqvist, dodatkowy rzut, Fejona Fitzgerald. Akcja end one i na parkiecie pojawiły się Bożena Puter i Klaudia Gercien w drużynie z Polkowic, a w Gdyni siada teraz Morgan Bercz, a wraca Alice Kunek. Zaliczony ten rzut wolny Fitzgerald. No i jeszcze nie jest to ostatnia akcja pierwszej połowy. Różnica 6 sekund między czasem gry, a czasem na akcję. Lundqvist. Kunek. Begic, 6 sekund do końca akcji. No i już wśród zawodniczek bardzo nerwowa atmosfera. No ale sędzia uspokaja, przewiniła Fitzgerald. No, na linii rzutów wolnych na 12 sekund przed końcem pierwszej połowy Alice Kunek. Skuteczny pierwszy rzut. Drugi także i mamy jeszcze przerwę na żądanie na 12 sekund przed końcem pierwszej połowy.
wracamy na parkiet hali Centrum Sportu Wilanów w Warszawie. Drugi dzień trzeciego memoriału Bohdana Bartosiewicza tutaj w Warszawie. 12 sekund do zakończenia pierwszej połowy meczu BC Polkowice, VBW Arka Gdynia. Polkowiczanki na 11-punktowym prowadzeniu i teraz trener Kowalewski rozrysował jeszcze, jak mogą rozegrać te ostatnie 12 sekund pierwszej połowy. O, trenerzy na pewno te mecze przedsezonowe wykorzystują też do nauczenia jakichś sytuacji specjalnych. 5 sekund z panu. Tam Gertsen dobrze wchodziła, ale chyba z panu nie kontrolowała zegara. Bez rzutu w ostatnich sekundach. Arka Gdynia 23, BC Polkowice 34. 11-punktowe prowadzenie Polkowiczanek, a ja Państwa zapraszam na 15 minut przerwy.
I witam Państwa ponownie. Przed nami druga połowa spotkania z OBWR Gardynia BC Polkowice. Po pierwszej połowie Polkowiczanki prowadzą 11 punktami. 34-23 dla Polkowic. Polkowice w czarno-pomarańczowych strojach. Arkadynia białe koszulki, niebieskie spodenki. I Klara Lundqvist rozpoczyna drugą połowę tego spotkania. Magda Szynkiewicz. Alice Kunek. I Begicz. A ta świetna zmiana tempa. Dwa punkty spod kosza. No i Arkadynia troszkę inaczej niż w pierwszej połowie. Szybko znaleziona podkoszowa i skuteczna akcja. Panu, ale kopnięta piłka nową. Kolejne 14 sekund na dogranie tej akcji dla BC Polkowice. Piłka wybijana będzie z linii bocznej. Z numerem 14 Bożena Puter wprowadza piłkę do gry. A Bożena Puter przed tym sezonem dołączyła do Polkowiczanek. Teraz blisko straty Fejonda Fitzgerald, ale pozostaną jeszcze Polkowiczanki przy piłce. 9 sekund do zakończenia akcji. A Fitzgerald już 14 punktów w tym spotkaniu. Bardzo dobry początek. Dobrze punktuje. Teraz panuje celnie. Wybroniona ta akcja. Kunek za 3 punkty. O, i wpadła teraz trójka. Tych trójek mało było w pierwszej połowie. 4 celne, co prawda, ale aż na 17 prób. A teraz szybko zmniejszone prowadzenie Polkowiczanek. 5 punktów rzędu. O, ale Stefani Mahunga dobrze obsłużona przez Weronikę Gajdę pod koszem. I był to jej 10 punkt w tym spotkaniu. Bercz. O, tutaj mismatch pokryta przez dużo niższą Gajdę. Ale jeszcze podanie do Begicz. Ta z dobrej sytuacji jednak buduje. I Fitzgerald tutaj próbowała, nie znikli, nie udało się i zwolniona ta akcja. Mawunga z Fitzgerald blisko straty, rzut za 3. Podkoszowej niecelny, ale zbiórka Artemis Panu i faulowana przez Magdę Szynkiewicz. Panu stanie na linii rzutów wolnych. To jest też powrót do Polkowic. Poprzedni sezon Mistrzostwo Polski z drużynią Arki Gdynia. Skutecznie z linii rzutów wolnych. Dzisiaj 4-4 rzuty wolne. Teraz także skuteczne. Mamy 10-punktowe prowadzenie Polkowiczanek. Lindqvist. Alice Kunek. Zgubiona piłka, już tylko 8 sekund. Kunek za 3 punkty i druga celna trójka w tej kwarcie. No i Kunek. Po 0-5 w pierwszej połowie. Teraz 2-2 za 3 punkty. Strata Weroniki Gajdy. Puter naciska rozgrywającą Dnianek. No, może na Puter to jest zawodniczka bardzo silna fizycznie. Zawsze dobrze przygotowana też do spotkań pod względem siłowym i fizycznym. Przewidzenie. Weroniki Gajdy. Drugi faul zawodniczki. I Arka Gdynia. A jeszcze 10 sekund na zakończenie tej akcji. Kolejna próba za 3. Faul
Artemis panu uderzyła w nadgarstek. Morgan Birch. No i trzy rzuty teraz przed Morgan Birch, a było to trzecie przewinienie Artemis panu. Birch w pierwszej połowie, 6 punktów, dwie zbiórki. Ale nie była odnajdywana na dobrych pozycjach. W ogóle Arka Gdynia miała sporo problemów z konstrukcją tej gry w ataku. No nie było to jakieś takie płynne rozegranie. Często pod presją czasu też wykonywane te akcje. Natomiast druga połowa wyglądała zdecydowanie lepiej. Tu widocznie trener Wundar Svetra no, znalazł jakąś receptę. Faulowana z panu. A piłka z boku. Zmiana. Na parkiecie pojawi się Klaudia Gertsen, numer 15. Kolejny już sezon tej zawodniczki w Polkowicach. Bardzo udane poprzednie rozgrywki. No, stała się też kadrowiczką, także dobrze się rozwija ta kariera tej zawodniczki. Teraz nie utrzymała się na nogach Mavunga. Ale przechwyt. Gajda. Do Mavungi. Faulowana, ale mocno upadła tutaj na parkiet. Alice Kunek. No, leży jeszcze mocno na łokcie bodajże spadła ta zawodniczka. Ciężko, powoli wstaje, ale wydaje się, że wszystko jest w porządku. Na linii rzutów wolnych stanie Mavunga. No, ten pierwszy rzut wypadł z obręczy. Drugi także nieskuteczny. Niepewnie na zbiórce tutaj Gdynianki. Bliska wywalczenia posiadania Klaudia Gertsen, ale ostatecznie to Arka Gdynia będzie wyprowadzać akcję. Pojawiła się na parkiecie Marisa Kastanek. No, zona press Polkowiczanek. Lundqvist, 8 sekund do zakończenia. Birch szuka tam Annemarię Begicz, ale po raz kolejny w tym spotkaniu błąd 3 sekund. I Polkowiczanki przy piłce. Fitzgerald do Puter. Gajda do Gertsen. No i wykorzystała przewagę fizyczną nad Klarą Lundqvist, która no, znalazła się w sytuacji przeciwko Klaudii Gertsen pod koszem. Przewinienie zawodniczki Arki Gdynia i na linii Klaudia Gertsen. Dwa rzuty wolne. Do 33 prowadzenie Polkowiczane. No chyba te takie pierwsza fala ataku przetrzymana przez Polkowiczanki. No teraz kolejna strata Arki Gdynia. Anna Maria Begicz nie złapała tego podania. I na 5 minut i 47 sekund przed końcem trzeciej kwarty Polkowiczanki występujące w tym meczu w roli drużyny gości mają szansę na powiększenie tego prowadzenia. Aktualnie 7 punktów, 40 do 33. Fitzgerald.
nieskutecznie zbiera Lundqvist, faulowana przez Bożena Puter. A jest to dopiero trzecie przewinienie drużynowe, także jeszcze nie ma kary rzutów wolnych, a na parkiecie pojawia się najwyższa Kamila Borkowska z numerem 5 i Kamila Podgórna z numerem 9. Dogranie do Becz, ryta przez Giercię. Tutaj pokazuje, żeby zostawiła jej miejsce Kamila Podgórna, ale nieskuteczne to zagranie. Nie ma także zbiórki w ataku i Gajda. A świetnie znaleziona tam odrzuceniem Feonda Finczyrald i za 3 punkty. I bardzo zdenerwowany trener Bundeswetra prosi o czas. I w połowie trzeciej kwarty ponownie na 10-punktowym prowadzeniu Polkowiczanki, występujące dzisiaj w czarno-pomarańczowych strojach. Akcję wyprowadzać będzie VBW Arka Gdynia, a mianowicie z numerem 47 Roman Berniew. Becz do Podgórnej, Borkowska tam postawiła dobrą zasłonę, ale nie doszło do niej podanie. Próba podania przez całe boisko, ale przechwycone przez Klaudię Gertsen. Może na Puter, teraz mija, ale zablokowana przez Kamilę Borkowską. No tutaj statystycy w pierwszej połowie nie zanotowali żadnego bloku, ale pamiętamy, że Kamila Borkowska na pewno jeden blok miała w tym meczu już, także to drugi rzut zatrzymany przez Kamilę Borkowską. A teraz też dobrze przestraszyła Feondy Fitzgerald i Gdynianki, próbują szybciej. Rzut z pół dystansu, skutecznie, Bernie. Tutaj jakiś uraz Feondy Fitzgerald, chyba podkręcona kostka. O, opuszcza partię to o własnych siłach, ale kostka na pewno tutaj podkręcona. Szybka tutaj jeszcze kosmetyka parkietu i wracamy do gry. 35-43. Polkowiczanki, które są teraz przy piłce i mają 14 sekund na rozegranie tej akcji. No na takim bezpiecznym 8-punktowym prowadzeniu. Jak na razie pod kontrolą mają to spotkanie. Za 3 punkty rzut w ostatniej sekundzie, ale nie dotknął obręczy i wybroniona ta akcja przez Gdynianki. Bernie próbuje zbudować tutaj tą akcję.
Borkowska na dystansie, odpuszczona przez Mavungę, ale nie próbuje rzucać. Chociaż Kamila Borkowska w zeszłym sezonie oddała kilka rzutów trzypunktowych. Trafiła też parokrotnie za trzy punkty, także to już powoli staje się też bronią Kamili Borkowskiej. Ta umiejętność rzutów z dystansu. Teraz Bożena Puter z pół dystansu niecelnie zbiera Begić. Wyprowadzają szybciej Bianki, ale no nie udało im się wypracować przewagi liczebnej w tym kontrataku. Wejście i faulowana Roman Bernies. Na linii rzutów wolnych, dwie próby. A tylko jeden rzut celny. Mavunga zbiera i teraz Weronika Wajda. No tutaj dobrze broniona przez Bernies i przewinienie ataku. Tutaj ruchoma zasłona Stefanii Mavungi. Mavunga siada na ławce, powraca na parkiet. Weronika Telenga z numerem 33. Ten sam błąd po drugiej stronie. Odpychana na zasłona zawodniczka z Polkowic, przewinienie Marisy Kastanek. Dajda. Ale tutaj dobry przerzut, rzut za trzy punkty, a jednak sędziowie pokazują, że nadepnięta linia, także dwa punkty dla Saszy Kadzio. Podgórna jeszcze do Kastanek, ekstra pas, ale nieskutecznie próbowała Marisa zebrać tą piłkę, ale teraz no dobra, ciekawa decyzja tutaj Saszy Kadzio, to jest zawodniczka, która bardzo lubi rzucać za trzy punkty. Po wczorajszym wysoko wybranym spotkaniu, a jeszcze długo tutaj na hali na warszawskim Wilanowie została, oddała jeszcze sporą ilość rzutów dystansowych. No i po raz kolejny nieskutecznie Arka Gdynia i 9-punktowe prowadzenie Polkowic. Nie może Arka Gdynia złapać rytmu, zdobyć jakiejś serii punktów. No i kolejna próba, tym razem za trzy punkty. Zawodniczki z numerem 32. No widać te wczorajsze wieczorne trening na Wilanowie. Zadziałał, teraz skuteczny rzut za trzy. Dynianki, Borkowska faulowana przez Gajdę i Kamila Borkowska stanie na linii rzutów wolnych. A w Polkowicach zmiana, wraca z Panu i Alicja Grabska, a siadają Puter i Gertsie. Kamila Borkowska na linii rzutów wolnych. Bardzo pewnie ten pierwszy rzut wykonany. Oba rzuty celne. 10 punktów prowadzenia Polkowic. Próbowała Bernie tutaj na całym spowolnić Weronikę Gajdę, ale potem zgubiła się na zasłonie
Gajda świetnie obsłużona podaniem przez Artemis Panu. Kastanek, przejęta przez Telengę. Odrzut co do podgórnej, ale za płaski trochę ten rzut, ale świetnie wykorzystany centymetry. Kamila Borkowska zbiera i dobija. Gajda zablokowana przez Kamilę Borkowską. No, próbują to już troszkę szybciej. Gdynianki, ale zwolnione tempo tej akcji. Iwernies kryta przez teraz Artemis Panu, będzie grać do końca tej kwarty, 3 sekundy, rzut z dystansu, ale nie wpada ta trójka. Kamila Borkowska jeszcze równo z Syreną, ale także niecelnie. I trzecią kwartę kończymy 10-punktowym prowadzeniem BC Polkowice, 50 do 40. Przed nami czwarta kwarta pierwszego meczu drugiego dnia Memoriału Bogdana Bartosiewicza w Warszawie. VBW Arka Gdynia w strojach biało-niebieskich przeciwko BC Polkowice w strojach czarno-pomarańczowych. Na parkiecie numer 47 Bernies, numer 8 Lundqvist, numer 4 to jest Begicz. Z piątką Kamila Borkowska i z dziewiątką Kamila Podgórna to skład Gdynianek. A w drużynie z Polkowic Kadżo teraz przy piłce, która popełnia błąd kroków numerem 32. Ala Grabska numer 21, Weronika Telenga 33, Weronika Gajda numer 13 i Artemis Spanu z numerem 25. 10 punktów prowadzenia Polkowic. No i czy Gdynianki tutaj będą w stanie jeszcze dogonić? Nie były w stanie złapać tego rytmu ofensywnego jak dotąd. Teraz Lundqvist niecelnie, ale zbiera piłkę i Podgórna z dystansu. No, tym razem Ala Grabska przycięła tą piłkę i Telenga wyprowadza atak Polkowic. Teraz mocno naciska tutaj Bernie. Siedem sekund do zakończenia akcji. Także podpowiedział to zawodniczka tutaj sędzia. I Artemis Panu no, położyła Anę Marmudewicz, ale zablokowana przez Borkowską. Nie zdecydowała się na rzut Bernie. Teraz podanie do Lundqvist. O i z dalekiego dystansu Roman Bernie. 7 punktów prowadzenia.
Kamila Borkowska tutaj dobrze zagęściła strefę podkoszową po swoim wejściu, gdzie jest na parkiecie, te bloki. No nie tylko akcje, które blokuje bezpośrednio, ale także sytuacje, gdy straszy przeciwniczki swoim dużym zasięgiem ramion. Jeszcze teraz podpowiedzi od trenera Wetry do Kamili Borkowskiej. 15 sekund. Polkowiczanki. No, podanie do Mawungi, blisko straty tutaj, ale poradziła sobie. No i świetny kolejny rzut. Sasza Kadzio. No. Serbska koszykarka tutaj bardzo skutecznie dzisiaj. I odpowiada po raz kolejny Roman Bernies. Wczoraj 10 punktów, drugi strzelec drużyny, no ale wczoraj Arka Gdynia przegrała, a teraz faul w ataku. Przewinienie Artemis spadło. Czwarte przewinienie tej zawodniczki. No i takie dwójkowe zmiany trenera Kowalewskiego, spowodowane także tym przepisem o zawodniczce U23. Wróciła Bożena Puter i Fejonda Fitzgerald. Bewicz. Lundqvist. No i teraz Borkowska przeciwko Mawundze pod koszem. Jest zdecydowanie wyższa, ale siłowo Mawunga zdecydowanie mocniejszą zawodniczką jest. I przewinienie. A teraz Kamil Podgórnej. Drugi faul tej zawodniczki. Piłkę z linii końcowej wprowadzać będą Polkowiczanki. No i Sasza Kadzio, kolejna próba z dystansu. No widać, że tutaj przynajmniej jeszcze w tych meczach przedsezonowych ma wolną rękę od trenera Kowalewskiego. Może oddawać te rzuty szybko. No, ale to jest zawodniczka, która czuje się wybornie przy tych rzutach dystansowych. Teraz przewinienie z numerem 23. Stefani Mawunga. Czwarty faul zawodniczki. A na linii rzutów wolnych Roman Bernies z numerem 47. Jeszcze się sędziowie tutaj dyskutują, czy to rzeczywiście był faul zawodniczki z numerem 23. Wszystko ustalone. Dwa rzuty wolne. No, na kośle minęła cała sytuacja. I teraz Bożena Puter za trzy, odpuszczona i skutecznie ten rzut. No, świetna akcja, Polkowiczanek. Za trzy, ta świetna zbiórka Kamili Borkowskiej. No dwoją się i troją się Gdynianki, ale nie mogą zmniejszyć tego prowadzenia. Bardzo mądrze grają Polkowiczanki. Teraz po raz kolejny wywalczona zbiórka w ataku przez Lundqvist. To jest zawodniczka, która już kilka tych zbiórek w ataku w dzisiejszym spotkaniu ma. Teraz próbuje za trzy, ale nie mogą trafić z dystansu. Na początku trzeciej kwarty Alice Pumek miała serię, że trafiła dwa rzuty za trzy punkty z rzędu, ale potem bardzo nierówno Gdynianki przy tych rzutach z dystansu, no, nie mają skuteczności.
A to faulowana polkowiczanka w kontrataku. Trzecie przewinienie Kamili Podgórnej. Fitzgerald stanie na linii rzutów wolnych. Skutecznie po raz kolejny 10-punktowe prowadzenie Polkowic. No i kolejna szansa dla Gdynianek. Borkowska, piłka po wodzie. No ale po momentach, gdy Kamila Borkowska roluje pod kosz, koleżanki nie widzą tego, nie obsługują jej podaniami pod obręczą. No teraz Nutki wchodzi pod kosz i jest faulowana. Tutaj teraz trener Kowalewski aż prosi o przewinienie techniczne, ponieważ jest pewien, że nie było przewinienia. No jednak sędziowie odwizują faul na plaży Lundqvist. Faul do Weroniki Kelengi. Prosił, prosił, wyprosił trener. Przewinienie techniczne dla ławki Polkowic. Lundqvist skutecznie. Jeszcze na linii nadal Lundqvist, ale teraz nieskutecznie. No, znów wywalczyła zbiórkę w ataku, bardzo waleczna zawodniczka. No, natomiast Polkowiczanki mają tę okazję, ale nie mogą zniwelować tej przewagi. I teraz wreszcie wywalczona zbiórka. Minut 38 sekund, 9 punktów prowadzenia BC Polkowice i przy piłce właśnie Polkowiczanki. Do teraz budują tą akcję i znowu z dystansu radzą nieskutecznie tym razem. I Bernies po zasłonie. O, tym razem świetnie obsłużona pod koszem Borkowska trafia i jest faulowana. Wreszcie wspominałem o tym przed chwilą, nie była obsługiwana pod koszem. Teraz koleżanki wreszcie Kamilę Borkowską znalazły. Ta wykorzystuje swoją szansę i czas na żądanie. Minut do zakończenia tego spotkania. Arka Gdynia przegrywa z Polkowicami 51-58. Jeszcze na linii dodatkowy rzut wolny dla Kamili Borkowskiej, która przed tą przerwą na żądanie świetnie wykończyła dokładne podanie pod kosz. No, nie trafia, ale
powalczyła i wywalczyła kolejne posiadanie dla drużyny Gdyni. No tutaj czyżby jedna z najmłodszych zawodniczek w drużynie dała sygnał do odrabiania strat. Lundqvist za trzy niecelnie. I Weronika Wajda z utkwioną w Fitzgerald. Kadzio do Telengi. Dąży ta piłka po wodzie. Gajda za trzy. Zbiera Borkowska. No, próba obsłużenia Kamili Borkowskiej, ale to podanie było trącone przez Puter. A teraz w kontrataku faulowana Weronika Gajda. Kapitan drużyny z Polkowic stanie na linii rzutów wolnych, a potrójna zmiana. W Polkowicach wracają podkoszowe Mavunga i Spanu oraz rozgrywająca Alicja Grabska. Pozostaje w posiadaniu drużyny z Polkowic. Z panu do Gajdy. Wejście pod kosz i po raz kolejny faulowana. Kamilę Podwórną. Czwarty faul Kamili. I Gajda na linii. No nie wpadają też u tym momentu teraz. ...60 do 51. 4 minuty i 10 sekund do zakończenia tego spotkania. No Arka Gdynia już w niemałych opałach. Teraz Podgórna, rozrzucenie do Lundqvist, Bernies, Wójkowo z Bercz, ale nie widzą tego podania po rolu pod kosz. Długo piłka krąży po wodzie, ale wreszcie skuteczny rzut. Kamila Podgórna za 3 punkty. Zmniejsza się do 6 punktów prowadzenie Polkowiczanek. Mavunga. Spanu. Kryta dobrze przez Borkowską. Już tylko 3 sekundy do zakończenia akcji. Gajda. No taki rzut zupełnie nieskuteczny. Ibernies przeprowadza szybko piłkę. Dystansu, ale bardzo niecelny rzut. Zbiera Fitzgerald. I powoli Gajda ze Spanu do Mavungi. Fitzgerald. Teraz cierpliwie grają. Gajda za 3 punkty. Za krótki ten rzut. Zbiórka Gdynianek. Kopnięta przez Artemis Spanu. Nowe 14 sekund na akcję. I zmiana w drużynie z Gdyni. Powraca na parkiet Magda Szymkiewicz. Daje odpocząć bardzo zmęczonej już Kamili Borkowskiej. No, Kamila Borkowska dała taki sygnał do ataku Gdyniankom.
ale ten rytm ataku nadal nie został odnaleziony przez Cienianki. Niecelnie teraz Becz z dystansu. Polkowiczanki spokojnie spadło. Troszkę niedokładne to podanie, ale utrzymała się przy piłce. Teraz zablokowana. Dobrze broniła Magda Szymkiewicz i pomoc w obronie Morgan Becz. Bernie za dwa punkty. No i już tylko czteropunktowe prowadzenie Polkowic. Tak blisko Dynianki już dawno nie były. No, taką spokojną, ustawioną grą nie uśpiły się Polkowiczanki za bardzo. Teraz po raz kolejny niecelnie. Pół dystansu Bercz i mamy 58 do 60, tylko dwa punkty prowadzenia już Polkowic i przerwa na żądanie. Dla kibiców polskiej koszykówki 3x3 informacja, reprezentacja Polski dziewcząt do lat 23 zakończyła swój udział w tegorocznej FIBA 3x3 Nations League na meczu półfinałowym z drużyną Francji. Francuski za mocno troszkę dla Polek, 20-17, no ale miejsce w najlepszej czwórce. To bardzo dobry wynik drużyny Polski. No, w drużynie tej występuje zawodniczka z Polkowic, Ola Ziemborska, a także występowała w poprzednich turniejach Weronika Trace, na co dzień grająca w Polonii Warszawa. No i tu wracamy już na parkiet, na Wilanowy warszawskim. Emocjonująca końcówka. Minuta 12 do zakończenia spotkania. Polkowice prowadzą tylko dwoma punktami. Teraz świetne wejście Fitzgerald, ale nie trafia. A Kamila Borkowska, która chwilę odpoczęła, już wraca i daje o sobie znać. Świetna zbiórka i ma niespełna minutę do końca. Mecz na jedno posiadanie. Piłka krąży po obwodzie. Podgórna i skutecznie, i Arka Gdynia wychodzi na prowadzenie. 48 sekund do zakończenia meczu. Jeden punkt prowadzenia Arki Gdynia. Bożena Huter, świetne minięcie, ale za mocny trochę ten rzut. Zebrała Mavunga z dystansu. Weronika Gajda za 3 punkty. No i tutaj kosz za kosz, ta akcja 63 do 61 dla Polkowic i przerwa na żądanie trenera z Gdyni.
Niespełna 30 sekund do zakończenia tego spotkania. BC Polkowice prowadzą po rzucie Weroniki Gajdy 63-61. Arka Gdynia przy piłce. Trener Wetra wybrał tutaj, by wprowadzać piłkę do gry na polu ataku. Stąd tylko 14 sekund na akcję. I zobaczymy, czy Gdynianki będą próbować rzutu z dystansu, czy może jednak zagrają pod kosz. Borkowska. Jeszcze to 6 sekund do rzutu. Jeszcze nic się nie zadziało w tej akcji. Teraz Lundquist nie patrzy na zegar, ale Podgórna dostała piłkę. Nie trafia. I 10 sekund do zakończenia spotkania. Dwupunktowe prowadzenie Polkowic i przewinienie Berniers, ale ukradły 4 sekundy Polkowiczanki, a na linii rzutów wolnych stanie Sasza Kadzio. Pierwszy rzut celny, 3-punktowe prowadzenie. No i czy tym rzutem da pewność Polkowiczankom na 7 sekund przed końcem. Jeszcze jeden czas dla trenera Wetry. 7 sekund, 4 punkty prowadzenia Polkowic. Dziewięć sekund do zakończenia tego spotkania. Arka Gdynia będzie wprowadzać piłkę, ale Polkowiczanki mają już 4 punkty prowadzenia, także tutaj niezbędna jest szybka, skuteczna akcja i troszkę szczęścia też potem. Zobaczymy, co tutaj zagrają. O, strata, źle podana ta piłka z dystansu i już nie zdążą faulować. Memoriał Bogdana Bartosiewicza. BC Polkowice pokonuje Arkę Gdynia 65-61 w pierwszym meczu dzisiejszej soboty, a drugie spotkanie o 15:30 gospodynie SKK Polonia Warszawa podejmować będą Enea AZS Poznań. Do usłyszenia o 15:30. Dominik Szpan, numer 2, Skierkowiec.